Cześć dziewczyny, strasznie się cieszę na dzisiejszy filmik, dlatego że przychodzę do Was z czymś, czego nie widziałam na polskim YouTube i nie było oczywiście tego jeszcze na moim kanale, bo to jest pierwszy tego typu filmik. I jest to filmik z nowym boksem, ale nie jest to nowy polski boks, tylko to jest nowy zagraniczny boks i właśnie do mnie dzisiaj przyszedł. Przyszedł do mnie prawie, słuchajcie, 3 tygodnie z Wielkiej Brytanii i jest to boks Look Fantastic. Bardzo, bardzo chciałam wypróbować ten boks z uwagi na to, że ostatnie polskie boksy niestety troszkę mnie zawiodły. Wszystkie marki, które pojawiają się w przeróżnych boksach, jakie się na rynku przewijały, zaczynają się powoli powtarzać. Nie mówiąc już o tym, że wiecie, że ja nie lubię marek typu Bielenda, Perfekta, Farmona czy jakichkolwiek innych drogeryjnych marek w pudełkach. I to powoli zaczęło mnie już drażnić i pod koniec roku, kiedy Wam pisałam, że na Facebooku, że będę chciała zrewidować, jakie pudełka zamawiam, jakie nie. I na styczeń zamówiłam Pretty Boxa Be Glossy, bodajże chyba tylko te dwa. Mam nadzieję, nie pamiętam więcej. No i właśnie ten box. Na luty zamówiłam troszkę więcej, dlatego że podobały mi się zajawki produktów, które były. Natomiast na styczeń to jest właśnie ostatnie pudełko, jakie w tym miesiącu Wam mogę zaprezentować. Natomiast jest to pierwsze pudełko w ogóle moje z Wielkiej Brytanii. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co tam jest w środku, po prostu w ogóle. I teraz tak, pokrótce może zasady. Tego typu pudełko możemy kupić jako jednorazowe pudełko, możemy kupić jako subskrypcję 3, 6 i 12 miesięczną. Wszystkie ceny podam Wam na dole, bo nie pamiętam dokładnie. Wiem, że chyba najdrożej może ono kosztować 15 funtów, jeżeli kupujemy jako pojedyncze pudełko. Potem bodajże 14,5, gdzieś tam koło 14 i potem chyba przy miesięcznej, przy rocznej subskrypcji będzie ono kosztowało około 13 funtów. Obecnie funt kosztuje około 5 zł. Jak ja zamawiałam, chyba kosztował 5,1 czy coś takiego, więc dla ułatwienia będę przeliczać te wartości po prostu razy 5, bo żeby zaokrąglić, żeby to było prościej i łatwiej. Czyli za to pudełko zapłaciłam pi razy oko 75 zł, bo zapłaciłam za nie 14,5 funta, dlatego że wykupiłam sobie 3-miesięczną subskrypcję. Wysyłka jest darmowa, więc płacimy tylko i wyłącznie za pudełko, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem. No mankament jest taki, że to pudełko szło bardzo, bardzo długo, tak, bo prawie 3 tygodnie. Natomiast jedna z Was na Facebooku rozmawiałyśmy właśnie na temat tego pudełka i powiedziała mi, że zazwyczaj one idą zdecydowanie szybciej, więc mam nadzieję, że może to było po prostu jakaś taka czkawka na początek roku, a lutowe pudełko już na przykład dostanę może troszkę wcześniej, może na przykład bliżej walentynek, kto wie. No to co? To otwieramy, bo już się nie mogę doczekać po prostu. W środku mamy magazyn i jest to magazyn związany z zawartością pudełka. Ja w tej chwili nie będę go tak jakoś dogłębnie przeglądać, żeby nie zepsuć sobie niespodzianki. Następnie mamy również magazyn, ale jest to po prostu brytyjskie wydanie magazynu Elle. Z chęcią sobie poprzeglądam, bo tu i tak większość reklam niż czegokolwiek innego. I mamy pudełeczko, czyli w środku tego pudełeczka mamy takie pudełeczko. And so the adventure begins. Look fantastic. Bardzo fajne, jest takie, zobaczcie, ono wygląda w ten sposób, po prostu takie, no, po prostu otwierane od góry. I tutaj mamy też folijkę, tak jak w Be Glossy. I nasza zawartość. No dobra, to lecimy po prostu. Pierwszy produkt. Pierwszy produkt to jest firmy Jelly Pong Pong i jest to Fairy Lashes Mascara, która, o ile się nie mylę, ma podkręcać, bo ma napisane curl na sobie. Ma tutaj folijkę, żeby jej nie otworzyć przypadkiem, więc ja też jej nie będę otwierać, bo jak wiecie, bądź też możecie nie wiedzieć, ale w ostatnim Be Glossy była mascara i ja też w ostatnich zakupach kupiłam sobie mini mascarę z Benefitu, której obecnie używam, więc tą na razie sobie zostawię ją w tej formie. I myślę, że jak tylko skończę tą Roller Lashes, to pewnie sobie przejdę do tej maskary. A zobaczmy, czy mamy tutaj cenę tego. Niestety w magazynie nie ma cen, co troszkę mnie smuci, no bo ja nie znam tych marek.
co było jednym z powodów, dla którego kupiłam to pudełko w ogóle. No ale nie znam tych marek, więc muszę się posiłkować internetem, które oczywiście na zaufanym telefonie sobie zaraz wygooglam. I wartość tej maskary to jest 17,95 funta, czyli prawie 18 funtów. To już sama maskara przewyższyła wartość pudełka. Jestem w ogóle zszokowana na dzień dobry. No bo nawet jeżeli przeliczyć to na nasze, no to 18 razy 5 to jest 90 zł za maskarę. What the fuck? No dobra, bardzo jestem ciekawa tej maskary, bardzo, bardzo mi się podoba. Dobry początek, więc oby tak dalej. Kolejny produkt to jest pęseta. Pęseta w kolorze Rose Gold od The Vintage Cosmetic Company. Również firma mi kompletnie nieznana, ale z pęsety się bardzo, bardzo cieszę, dlatego że mam jedyną pęsetę, którą zabrałam, wiecie, z rodzinnego domu, jak się wyprowadzałam. I ta pęseta już nie jest jakiś, wiecie, najwyższych lotów, już nie zawsze łapie, już jest troszeczkę pokrzywiona. I jakoś tak nie by chciałam kupić pęsetę, ale nigdy nie mogłam się zdecydować na żadną, więc no to super, to bardzo się cieszę. I w ogóle, kurczę, jest w kolorze Rose Gold, więc jak najbardziej. Bardzo mi się ona podoba. Ciekawe, nie widziałam pęsety w żadnym u nas beauty boxie. Ciekawe, jaka byłaby reakcja na pęsetę w beauty boxie. Pęseta kosztuje 8 funtów, czyli na nasze to jest powiedzmy 40 zł. Oczywiście nie ma sensu przeliczać tego na nasze, bo wiadomo, że zarobki i tak dalej to jest wszystko zupełnie inne. Bardzo mnie ona cieszy. No, mnie personalnie bardzo ona cieszy, no bo trafiła akurat w dziurę u mnie, w moją potrzebę, więc ja jak najbardziej jestem na tak, jeśli chodzi o tą pęsetkę. Kolejna rzecz, wyciągam, to jest Trifle Cosmetics i jest to Liquid Glow i jest to rozświetlacz w płynie. Co tu mamy napisane? Mamy napisane, że jest to różowy rozświetlacz dla naszych policzków, aby wyglądać, jakbyśmy błyszczały od wewnątrz. Wiecie co, ja nie do końca przepadam za rozświetlaczami w płynie, dlatego że ja mam cerę przytłuszczającą się. No nie wiem. Powiem wam szczerze, że to tak najmniej mi pasuje, no bo ja nie używam rozświetlaczy w płynie po prostu. Używam jednak rozświetlaczy w kamieniu, dlatego że zawsze się pudruję, więc po prostu ten rozświetlacz tak najmniej mi będzie odpowiadał. Ale sprawdźmy też jego cenę. Aha, oczywiście tu już był pełnowymiarowy, pęsetka też. I to również jest pełnowymiarowy rozświetlacz i on kosztuje 15,96 funta, czyli no też dosyć sporo, czyli już mamy praktycznie podwojoną wartość pudełka. Wow, w ogóle hello. No, to jest taki... Tak nie do końca jestem zadowolona, nie wiem. Muszę się zastanowić, w jaki sposób go wykorzystam. Może na wakacje na przykład, żeby powiedzmy gdzieś sobie na skórę to nałożyć. To wtedy tak, no bo wtedy się mniej człowiek pudruje. Więc to może być fajne, a że to jest takie różowawe. Spróbujmy sobie tego na dłoni. Okej. Okay. Wow. Wiecie co, to wygląda jak taki róż dla dziewczynki. Na początku. O. Tutaj się on. Widzicie? Taki jest. Tak chyba nie do końca mi odpowiada ten kolor, muszę przyznać. No zobaczymy. Mówię, prędzej na wakacje go wykorzystam. W tej chwili nie bardzo. Następny produkt, słuchajcie, to jest produkt marki Pixie i ja tą markę kojarzę. Często przewija się ona na zagranicznych kanałach i mamy tutaj żel do brwi i jest to bezbarwny żel do brwi i to się tak idealnie wstrzeliło. Ostatnio robiłam zamówienie w Golden Rose, pokazywałam wam na Instastory nowe pomadki, tam odżywkę do paznokci i miałam sobie kupić ten żel, który tak bardzo zachwalała Maksineczka, który tak mocno trzyma brwi i zapomniałam. I trochę się wkurzyłam, bo potem oglądałam chyba Maksineczki film i jakoś tak po prostu mówię, kurde, no i mam tylko ten malutki taki z Benefitu, taką tycią miniaturkę, ale on jest bardzo ciemny i ja czasami tylko potrzebuję bezbarwnego żelu, więc no po prostu idealnie. Ciekawe, to jest miniatura, czy to jest pełnowymiarowy produkt? Zaraz
Google twoim przyjacielem. I słuchajcie, to jest pełnowymiarowy produkt i jego wartość to jest 12 funtów, więc spoko, ja jestem pod wrażeniem, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Idziemy do następnego produktu w takim razie. Kolejny produkt to jest produkt marki Nux i można było tutaj otrzymać jeden z dwóch produktów. Można było otrzymać krem do twarzy, który ja otrzymałam, lub można było otrzymać lotion tonizujący, tak? Tak mi się wydaje, że to tak jest napisane, tak? Bo to jest taki niby toner, który ma w sobie płatki róż i kokos, aby odżywiać skórę. Natomiast ja się bardzo cieszę, że otrzymałam krem do twarzy, bo z tego kremu do twarzy jakby bardziej go wykorzystam, ten krem do twarzy, niż bym wykorzystała ten lotion. I tu mamy, to jest no ewidentnie miniaturka i to jest miniaturka o pojemności 15 ml. I zaraz wygooglam, ile on kosztuje. I on w pełnowymiarowej wersji, czyli mając 50 ml, kosztuje około 40 funtów, czyli prawie 200 zł, więc ta miniatureczka to jest wartość około 30 zł, czyli 7 funtów z kawałkiem. Bardzo się cieszę, że mogę spróbować. Nux się czasami pojawia w naszych pudełkach, pojawiał się w Big Glossy, z tego co pamiętam. Niestety no, on się pojawia bardzo rzadko, więc no, ja się bardzo cieszę, że on się pojawił w tym pudełeczku. I ostatni produkt to jest produkt, który kojarzę z amerykańskiego YouTube'a i to jest maseczka do włosów marki, i teraz uwaga, bo ją słyszałam, że się wymawia Briogeo albo Briogeo, czyli tak jak tutaj jest napisane, więc zabijcie mnie, ale wiecie, mogę to powiedzieć po prostu Briogeo po polsku. I jest to maska Don't Despair Repair, czyli maska, która ma odbudowywać nasze włosy. I tutaj z tyłu mamy napisane, że mamy tutaj olej z awokado, olej ze słodkich migdałów oraz olej arganowy wraz z witaminami B5, D, A oraz E, aby naprawić aż 81% ubytków już po 3 użyciach. Wow, jakie obietnice. Natomiast widziałam, że dziewczyny na zagranicznym YouTubie bardzo, bardzo sobie chwalą te kosmetyki, więc jestem bardzo ciekawa, jak się on u mnie sprawdzi. Jak wiecie, mój stosunek do masek jest taki... ja nie stosuję za bardzo masek, więc no... nie wiem, zobaczymy. Ale myślę, że z uwagi na to, że jest to produkt, który jest mocno zachwalany i którego w Polsce nie ma, to z chęcią sobie przetestuję. W ogóle to jest bardzo dobra opcja. Teraz sobie dopiero skojarzyłam, bo ona miała pudełko styczeń, luty, marzec, a w kwietniu jadę do Londynu. Więc mogę sobie troszeczkę brytyjskich marek potestować, zanim pojadę, może coś będę chciała sobie tam kupić. I to absolutnie w ogóle nie było zamierzone, dlatego że ja się na to pudełko zdecydowałam mniej więcej pod koniec grudnia, a do Londynu zdecydowałyśmy się z mamą jechać, no jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu, jakoś tak. W ogóle to nie było połączone, ale fajnie się to złożyło i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Więc słuchajcie, to jest koniec, to jest wszystko. Czyli mamy tutaj 6 produktów, czyli mamy coś do twarzy, coś do włosów, coś do ciała, do twarzy, można powiedzieć. Przyrząd kosmetyczny, makijaż i do brwi. Więc całkiem spoko, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj 4 produkty, które są pełnowymiarowe oraz 2 produkty, które są miniaturkami. Z tego, co czytałam, chyba w tych pudełkach jest zawsze 6 produktów. Tak więc ja jestem jak najbardziej na plus. I wartość tego pudełeczka, słuchajcie, no to już wiemy, że ten tusz to było prawie 18, ten rozświetlacz prawie 16, więc wartość tego pudełeczka wychodzi prawie, słuchajcie, 60 funtów. Więc w momencie, kiedy ja zapłaciłam za nie powiedzmy 15, tak, żeby już było, czyli 75 zł, a ono jest warte prawie 300 zł, no to wow, to ja jestem pod wrażeniem. To naprawdę jest bardzo, bardzo fajne. Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że to jest po pierwsze nowe pudełko dla mnie. To są marki, których nie ma na polskim rynku. A jak wiecie, ja ubolewałam nad doborem marek w tych pudełkach. Nie we wszystkich, ale no, na przykład w naturalnych pudełkach już znowu zaczynają się powtarzać marki, więc to też mi nie do końca odpowiadało, więc ja na pewno zostanę przy tym pudełku. No na pewno przez najbliższe jeszcze 2 pudełka, no bo mam wykupioną tą subskrypcję. Więc jeszcze 2 pudełka na moim kanale zobaczycie. I na razie mi się ono bardzo podoba.
Ale tak jak mówię, to pewnie jest kwestia właśnie całej otoczki nowum i nowych marek. Powiedzcie mi, jak Wam się podoba to pudełko. Czy gdybyście zapłaciły za to pudełko 75 zł, byłybyście zadowolone z tego, co tutaj znalazłyście? Czy podobają Wam się te produkty? Jak się zapatrujecie właśnie na pudełka z zagranicy? Czy może miałyście okazję wcześniej zamawiać? Ktoś z Waszych znajomych zamawiał, kojarzycie, znacie, wiecie. Dajcie mi koniecznie znać, dziewczyny, w komentarzach, jak Wam się to pudełko podoba, jak oceniacie w ogóle zawartość. Mam nadzieję, że kolejne pudełka będą również bardzo, bardzo fajne. Ciekawe, co będzie na walentynki, czy będzie jakiś temat przewodni. Bardzo mnie to ciekawi. Tak więc dziękuję Wam serdecznie w takim razie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa!